Cześć, Kipa. Piotrek z tej strony. Jeszcze tak gwoli, bo mam trochę pixelów, który będę trochę leciał. Gwoli z tego przedstawienia pracuję w takiej firmie jak Piwi Pro. To jest taki Google Analytics, tylko że nasz polski i lepszy. Więc jakbyście byli zainteresowani, to polecam na stronkę. Dobrze, i będę dzisiaj mówił o Bindings API. To jest taka nowinka w WordPressie, więc lecimy z tematem. Więc zacznijmy od podstaw. Co to jest? Wszyscy widzą, to jest silny backend. A tutaj piękny front. No i Bindings API łączy nam backend z frontendem. I teraz najlepiej pokażemy to na przykładzie. Pierwszy przykład to jest, chcielibyśmy w stopce wyświetlić sobie aktualny rok. Teraz w WordPressie, w sensie w motywach blogowych, mamy ten problem, że jeżeli chcemy sobie wyświetlić aktualną datę, to nie jest taki trywialny case, bo jak sobie napiszemy po prostu 2024, zostanie to zapisane do bazy, czy nawet jak wygenerujemy jakąś funkcją PHP-ową w patternie, to zostanie zapisane do bazy i będzie to statyczne i za rok, ten rok dalej tam będzie 2024, a nie 2025, tak jakbyśmy chcieli, żeby dynamicznie się nam wyrenderowało po stronie PHP. No więc kiedyś był WordPress i było coś takiego jak template flagi, czyli mieliśmy po prostu szablon PHP-owy i były po prostu funkcje PHP-owe, które nam renderowały treść. I tu jest ta nasza funkcja date od Y, która nam renderuje aktualny rok w stopce. No i problem z głowy, kiedyś to było. No a teraz jest Gutenberg. No i pierwsze, co się nasuwa, no jest Gutenberg, wszystko jest blokiem, no więc tworzymy sobie customowy blok, który nam wyrenderuje tą treść tego roku. No tylko, że to jest takie strzelanie trochę z armaty do muchy, no bo za każdym razem, jak chcemy jakąś taką pierdolę za przeproszeniem zrobić, jak wyświetlenie na przykład tego roku w stopce, no to musimy tworzyć nowy customowy blok, trochę nagodzić, trochę dużo tego kodu nagłodzić. I po co skoro, bo chcemy tylko tą jedną malutką funkcję zaprzęgnąć do działania. No i tutaj cała na biało, wjeżdża Regina. I w 6.5 mamy to już w kosze. Tak, zaraz wam powiem, że tak nie do końca, no ale ten rok wyświetlę. Więc tak, wygląda to tak, że rejestrujemy sobie funkcję PHP-ową za pomocą, czyli rejestrujemy sobie source, czyli nasze źródło, skąd mają być pobierane dane do bloku i pod jakimś ID-kiem unikalnym i w callbacku właśnie podajemy tą naszą funkcję, która ma zostać wyrenderowana, a w zasadzie to zbindowana, dopiązana do treści naszego bloku core'owego. I to jest widok, przełączymy się w Gutenberg na widok edytora kodu, ponieważ aktualnie nie ma jeszcze UI do obsługi tych zbindowanych source'ów. Musimy sobie wyrenderować taki, aż wygenerować sobie taki po swojej stronie takiego JSON-a, który powie, na przykład w tym przypadku dowiązaliśmy sobie do paragrafu, skąd content w paragrafie ma zostać zaciągnięty, w tym przypadku z naszego source'a o tej nazwie unikalnej, którą sobie wcześniej zarejestrowaliśmy. I wtedy paragraf, tak, to jest jeszcze fajny case, jak przerzucimy się z powrotem na widok blokowy, to tu się nic nie zmieni. W sensie nie wyrenderuje nam się ta treść, którą podpięliśmy. Dopiero na froncie wyświetli nam się faktycznie PHP-owo wyrenderowany output z tego source'a. Jedynym indykatorem, że to jest treść powiązana, to jest właśnie tutaj ten znaczek, że ta treść została zbindowana. No więc aktualnie nie mamy możliwości, aby zrobić tego z UI i musimy sobie wygenerować JSON-a i dokleić go do na przykład paragrafu. Teraz trochę bardziej zaawansowany przykład.
Chcielibyśmy wyświetlić sobie taki wniosek gest autora, czyli case jest taki, nie mamy sobie jakiś post i w tym poście chcielibyśmy w stopce wygenerować informację o gest autorze, który nam pomógł w pisaniu tego posta i te dane pobrać sobie z meta fieldów z naszego posta. Tu jest awatar, imię, nazwisko, baton z linkiem do LinkedIna i informacje bio w paragrafie. I dzięki Bindings API jesteśmy w stanie to zrobić, bo aktualnie Bindings API obsługuje dokładnie właśnie te cztery bloki kodowe, obrazek, paragraf, heading i baton i obsługuje takie atrybuty, bo to też są obsługuje tylko wybrane atrybuty, w przypadku obrazka tam URL alt title, w przypadku paragrafu i headingów tylko treść kontentu tych bloków, no i w przypadku batona te cztery. Skąd to się wzięło? Stąd. To są najczęściej używane statystycznie bloki WordPressowe na podstawie danych z WordPress.com i z Jetpacka, które sobie zbierają. I jak widzicie, trzy pierwsze to jest dokładnie te same trzy pierwsze stąd. Dodatkowo jest baton, z tego co doszukałem się w dokumentacji, ten baton był wyżej nie tak dawno w statystykach, teraz spadł, dlatego zdecydowali się wykorzystać jeszcze baton. Te dane, ja o tym nie wiedziałem, że istnieje taka strona, polecam też fajne statystyki na Gutenstats blog, tam możecie sobie poczytać. Dobra, żeby troszeczkę zautomatyzować ten case, żeby jakby tych za każdym razem tych JSON-ów nie wklejać ręcznie do każdego z bloków i nie przełączać na ten edytor kodu, możemy skorzystać z takiego fajnego feature'u jak wariacje, czyli możemy sobie stworzyć customowe wariacje do bloków Gutenberga i dzięki temu sobie zaszyć te nasze JSON-y już i później je wybierać po prostu normalnie z wybieraka do bloków. Teraz tak, tu jest sporo kodu, ale w ogóle będzie teraz sporo kodu, ale nie przejmujcie się, będą pod schajnetowane generalnie informacje najpotrzebniejsze, więc znowu rejestrujemy sobie w tym przypadku wariacje. Poczekaj, że sobie tu będę patrzył, a nie będę wam tam świecił. Podpinamy sobie pod content nasz source. Po nazwie, którą sobie tam zdefiniowaliśmy, w tym przypadku naszym sourcem jest Piotr Kres, guest author. I przekazujemy dodatkowo do tego source'u, możemy przekazywać jakiś argument, jak do normalnej funkcji PHP-owej, więc przekazujemy klucz o nazwie bio. W drugim przypadku jest dokładnie to samo dla headingu, klucz, tylko że w tym przypadku przekazujemy, chcielibyśmy pobrać imię, czy tam no, imię i nazwisko naszego guest autora. W przypadku obrazka ten sam case, tylko podmieniamy sobie URL na URL z naszego source'a i alt. I w przypadku batona tak samo na sztywno ustawiamy sobie tekst w batonie na LinkedIn, a URL na nasz source. I żeby jeszcze jakby uprościć cały schemat, wszystko dopakujemy w jeden pattern, żeby później móc tylko z biblioteki patternów wybrać sobie ten pattern, który już ma całą skonfigurowaną ten nasz bloczek, zestaw bloczków. Ok, w SOSie wygląda to tak, ok, znowu się nie przejmujcie ilością kodu. Znowu używamy funkcji do zarejestrowania SOSu. Ta funkcja przyjmuje trzy argumenty, czyli dostaje trzy argumenty. Jest to nazwa atrybutu, dzięki temu możemy sobie sprawdzić, jaki atrybut nam przyszedł i wykonać jakieś akcje, switche czy inną logikę. Pod spodem możemy sobie właśnie sprawdzić, czy to jest alt, content, czy na przykład URL. Dostajemy te argumenty do source'a, w tym przypadku po kluczu możemy sobie właśnie zdefiniowanym wcześniej czy to wykonać akcję, czy wyświetlamy bio, czy wyświetlamy nazwę naszego gestautora
nazwisko. No i ostatnim argumentem jest instancja bloku. Zostaje on w całości przekazany, więc na podstawie instancji bloku już w ogóle możemy sobie tam wiele rzeczy wyłuskać i w tym przypadku na przykład po nazwie instancji możemy sobie sprawdzić, czy to był blok obrazek, czy blok baton i wykonać jakąś logikę. Na koniec ustawiamy sobie postmeta. Ja sobie ustawiłem po prostu w custom filtrach tych wbudowanych w WordPressa, czy to będzie ACF, czy to będą custom fieldy takie, czy sami sobie stworzymy jakiś kod, który nam wyświetli się w sidebarze na przykład i tam będziemy sobie to wybierać, to już nie ma znaczenia. Ustawiamy sobie to i dzięki temu tym custom fieldom i tym patternem możemy sobie tych guest autorów dodawać do naszych stron. I jak jesteśmy przy meta, to razem z tą rodziną wszedł jeszcze jeden dodatkowy source, taki out of the box WordPressowy do obsługi właśnie fieldów meta. Czyli nie musimy już tak robić, tak jak pokazałem, rejestrować własny source customowy. Możemy użyć już istniejącego source'u, który pobiera nam z meta i wyświetla w blokach informacje. Jedyne co musimy zrobić, to wcześniej musimy zarejestrować nasze pole meta o danej nazwie i ustawić show in rest na true, bo inaczej Gutenberg nie będzie po prostu widział tych pól meta, nie będzie miał do nich dostępu. I znowu jedyne co musimy w naszych wariacjach, to zmienić source z naszego customowego na ten core'owy, core post meta się nazywa, a klucz zmienić na przykład tutaj jest na przykładzie tych informacji w bio, zmienić z bio na nazwę metafilu. I tyle. I to już będzie działać. Podsumowując, jest jeszcze trochę do roboty przed twórcami WordPressa, przed deweloperami WordPressa. To są główne takie bolączki jeszcze tego winding up, które jeszcze raczkuje tak naprawdę. Czyli nie mamy interfejsu użytkownika, to jest największy ból. Nie wiem, czemu tego nie wprowadzili jeszcze. Widziałem już fajne screeny i ticket jest prawie zamknięty tak naprawdę, w którym po prostu klikając w paragraf na przykład możemy sobie select boxa wybrać już z zarejestrowanych funkcji, jaka ma zostać wyświetlona treść, znaczy zbindowana treść z jakiej funkcji. No ale jeszcze tego nie ma, jeszcze trzeba sobie te JSON-y formatować samemu. Drugi problem to jest ten brak podglądu, dopiero tak naprawdę po prerenderowaniu treści na froncie dopiero widzimy, co tak naprawdę się nam wyświetli. Częściowo to działa w meta, ale też nie do końca. Trzeci problem to jest brak obsługi formatu. To jest tak największy ból, czyli jak używacie sobie w paragrafie, na przykład czy w tabelkach, czy jeszcze w kilku innych blogach formatów, czyli chcecie pogrupić tekst, albo przekreślić, czy wykonać, czy dodać jakiś tutaj, czy tego typu rzeczy, czyli użyć formatu, to nie można jeszcze za pomocą bindings API fragmentu tekstu podmienić właśnie własną funkcją. Trzeba dalej rejestrować formaty. To też jest jeszcze procesowane przez Team WordPressa. To tego jeszcze nie ma, ale jeszcze niedługo nie będzie. Bo to jest też związane, taka ciekawostka, z pracami nad translacją WordPressa. A potem jeszcze wspomniałem, jak to właśnie zrobić. I mamy tylko obsługę aktualnie tych czterech korowych bloków i ich wybranych atrybutów, więc też jesteśmy ograniczeni na razie tylko do tego. Z kolejnymi wersjami dużym WordPressa ma być rozbudowana ta ilość obsługiwanych bloków korowych i ma zostać też wprowadzona niebawem możliwość rejestrowania bindings API do customowych naszych bloków, które będziemy tworzyć sami, bo na razie nie ma nowego też API, żeby to zrobić. I to tyle z mojej strony.